Lasota przy pulpicie dyrygencji. Kolejna kompozycja nakłania nas do tego, abyśmy się cofnęli do XVII-XVIII wieku, kiedy to w ogrodach zamkowych, pałacowych, w rezydencjach Europy grały tak zwane, wówczas nazywane kapele dworskie. Były to orkiestry o różnym składzie, o różnym instrumentarium, które były fundowane przez magnatów, królów, przez hrabiów. I te zespoły, które, jak mówię, historia muzyki nazywa kapelami dworskimi, umilały czas zarówno w
we wnętrzu dworu i pałacu, jak także na zewnątrz, tak jak tu, w pięknym parku w Wersalu, w pięknym parku na przykład rezydencji w Lipsku czy w Dreźnie, wykonywano utwory ówczesnych mistrzów. No takim ówczesnym mistrzem baroku był Jan Sebastian Bach. I to jego kompozycji za chwilę wysłuchamy. Będzie to Menuet Giedur. No, menuet to ówczesny taniec. Dziś jest wyłącznie tańcem historycznym, natomiast kiedyś, za czasów Bacha, był tańcem użytkowym. Po prostu na balach dworskich wszyscy tańczyli. Między innymi menuet. A gdzieś wyczytałem, wielkim miłośnikiem tego tańca był król Ludwik XIV. A u nas teraz nastąpi zmiana przy pulpicie dyrygenckim. Czy tak? Tak. I ja zaproszę do pulpitu wiolonczelistkę, uczennicę grającą w tej orkiestrze, Lenkę Baran, która przez chwilę zastąpi panią Martynę Lasotę. Pani Martyna Lasota w tym geście jest pewną kontynuatorką koncertów na przykład wiedeńskich Straussów. Mówimy o niemal całym XIX wieku, kiedy to cała rodzina Straussów, a było ich czterech, ojciec i trzech synów, dwóch Janów, Edward i Józef, organizowali w Wiedniu właśnie w takich warunkach, to się mówiło o ogródkach kawiarnianych Wiednia, koncerty dla publiczności. Zarówno dla tych, którzy przybyli, jak i dla tych, którzy na przykład siedzieli przy stolikach i pili wiedeńską kawę, jedząc no, na przykład torcik Zachera, powiedzmy, żeby to było tak po wiedeńsku. I wówczas ci panowie starali się tej publiczności pokazać trochę coś innego. Jakiś dowcip, jakiś żart muzyczny, jakąś zmianę związaną z wykonawstwem. I to, co Państwo tutaj przed chwilą widzieliście, no Lenka się specjalnie tutaj przygotowywała do tego koncertu, żeby zastąpić przez chwilę swoją panią dyrygent. Kolejna kompozycja pochodzi z roku 1969. To też pewnie pamiętają Państwo tytuł Popcorn. Kompozytorem jest Gershon K.
Kinsley. Utwór zdobył tak wielką popularność w tamtych czasach, że kolejni wykonawcy, zespoły aranżowali na różne sposoby ten utwór i on przetrwał właściwie w nagraniach do dzisiaj. No, dość powiedzieć, że nawet wielki wykonawca, aranżer, organista Jean-Michel Jarre również się tym utworem zainteresował, a za chwilę ten słynny popcorn wykona nasza szkolna orkiestra. Kolejnym twórcą, którego będziemy słuchać, to będzie Raymond Lefebvre. Kompozytor francuski, kompozytor muzyki filmowej i być może samo nazwisko Państwu niewiele mówi, natomiast jeżeli powiem, że był autorem muzyki do filmów z Louis de Funèsem, to już się otwiera zupełnie inna perspektywa, bo chyba wszyscy te filmy pamiętają, znają i do dziś jeszcze oglądają. I z jego bogatego repertuaru filmowego orkiestra wykona utwór z lat 80. Będzie to muzyka do serialu animowanego pod tytułem Kraina Elfów. Zatem Raymond Lefebvre, a tytuł utworu brzmi Królowa Saby. Thank you.
Nazwisko Jean-Michel Jarre już przed chwilą padło w mojej wypowiedzi w odniesieniu do utworu Popcorn, a teraz będzie to jego kompozycja. Otóż utwór ten związany jest z dość przykrym wydarzeniem, do którego zaraz dojdę. Otóż w roku 1986 miało miejsce wydarzenie tragiczne, mianowicie prom kosmiczny Challenger eksplodował przy starcie. Zginęło tam wtedy wówczas 7 astronautów. Ale jeżeli się cofniemy troszkę wcześniej, to Jean-Michel Jarre miał otóż następujący pomysł. Jednym z astronautów był Ronald McNair, saksofonista także. I pomysł był tego rodzaju, aby Jean-Michel Jarre tu na Ziemi grał na instrumentach, no, tych, które na elektronicznych, bo głównie się tym posługiwał. Natomiast tam na orbicie, na saksofonie, jednocześnie grałby Ronald. I to byłoby połączone i byłaby taka światowa, piękna transmisja. No, wydarzyło się niestety to, co się wydarzyło. I ten pomysł niestety się nie spełnił. Tytuł utworu był Rendezvous, czyli takie kosmiczne spotkanie. Został tylko ten utwór i za chwilę orkiestra go wykona i jest uznany ogólnie jako coś w rodzaju hołdu tym, którzy w tej katastrofie zginęli. Pani Martyna Lasota i orkiestra Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Thank you.
roku 1992 wypadała 500. rocznica odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. W związku z tym jubileuszem wielu artystów, pisarzy, poetów, filmowców w jakiś sposób sobie odpowiedni chciało uczcić tę wielką rocznicę. Nakręcono też film. Reżyserem był Radley Scott. Film Conquista Paradiso, czyli zdobycie raju, opanowanie raju. Film w tamtych latach był wielką nakładową produkcją, grali znakomici ówcześni aktorzy, ale mimo wszystko krytyka nie obeszła się z tym filmem odpowiednio, to znaczy nie wzbudził wielkiego zachwytu. I szukając informacji tutaj na ten temat, znalazłem takie zdanie. Jeśli ktoś zapamięta ten film Radleya Scotta, to tylko dzięki muzyce Vangelisa. Grecki kompozytor, głównie muzyki filmowej, Vangelis był autorem muzyki do tego filmu i to ta muzyka właśnie przetrwała ten obraz pokazujący zdobycie Ameryki przez Kolumba. To jest ostatni utwór dzisiejszego spotkania z Państwem w tym pięknym parku. Orkiestra Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Jarosławiu zaprezentuje ten utwór pod dyrekcją pani Martyny Lasoty.
proszę Państwa, taka jest szkoła muzyczna. Piękna, młoda i radosna. A jeżeli zdobyliśmy Państwa uznanie i serce, jak Kolumb zdobył Amerykę, to zapraszamy na nasze jeszcze koncerty, dwa w tym roku szkolnym, 6 czerwca w tym miejscu pod tytułem Rozmaitości. Będzie tu pokaz różnych instrumentów, różnych zespołów, a w czerwcu, nie przypominam sobie daty, Pani Agnieszko, w cerkwi grekokatolickiej mamy jeszcze koncert chóru, który prowadzi Pani Jadwiga Nowosiad, i to w tym sezonie artystycznym będzie wszystko, co nauczyciele, młodzież szkoły muzycznej może swoim słuchaczom zaproponować. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę jeszcze miłego wieczoru i wspominania tych melodii, które Państwu być może utkwiły w uchu. Dziękuję serdecznie, do widzenia.